było to mowa być może o majorze Bobalu, ale autentycznie żona jest, która na pewno potwierdzi, bo wtedy taka sytuacja miała miejsce. A tutaj korzystając z okazji, że był pan uprzejmy przyjąć zaproszenie i w dniu odzyskania niepodległości w rocznicę, rzeczywiście no, piękny dzień, zaprosiliśmy pana i że pan tutaj przybył i fascynującą historię poszukiwania szczątków doczesnych majora Bobala przedstawił nam. Chciałem serdecznie podziękować. No i rzeczywiście ostatecznie skończyło to się z sukcesem, no bo ale proszę Państwa, proszę zauważyć, jak to jest żmudne, ile to trzeba przewertować, przeprowadzić rozmów i tak dalej, żeby później móc coś opowiedzieć. No, to wymaga naprawdę dużo pracy. Jesteśmy tutaj wszyscy pełni podziwu. Dziękujemy serdecznie za przybycie. No, przy okazji chcę powiedzieć, że naszą duchownię tutaj w jakiś sposób pan promuje i dziękujemy za to wszystko. Dziękuję serdecznie. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie, za możliwość wypowiedzenia się przed Państwem. Dziękuję.